Czy wiesz, że 3 maja obchodzimy Święto Konstytucji 3 maja w ramach upamiętnienia uchwalenia Konstytucji w 1791 roku? A więc w tym roku obchodzimy już 230. rocznicę tego wydarzenia. Czy wiesz, że była to pierwsza spisana konstytucja w Europie, a druga na świecie? A przyczyną jej wprowadzenia była potrzeba zreformowania kraju. Czy wiesz, że autorami konstytucji 3 maja byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj, choć mówi się, że autorów jest wielu. Została ona uchwalona przez Sejm 4-letni na Zamku Królewskim w Warszawie. Czy wiesz, że Konstytucja 3 maja była ujęta w 11 artykułach? Wprowadziła ona dziedziczność tronu. Ale również trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Wszelkie uchwały Sejm miał podejmować większością głosów. Czy wiesz, że Konstytucja zniosła również liberum veto? A katolicyzm ustanowiła religią panującą, a innym wyznaniom zapewniła tolerancję. Ponadto wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty, a chłopów wzięto pod opiekę prawa. Konstytucja 3 maja przestała być obowiązującym aktem prawnym od 23 listopada 1793 roku.